Jesteśmy na terenie klubu sportowego, szanowni państwo, i tu też mam jakby trochę prawo do tego, żeby mówić i żeby obiecywać i żeby powiedzieć, że mam o tym pojęcie. Dlatego, szanowni państwo, że sam grałem w piłkę w klubie sportowym i w siatkówkę i w piłkę nożną. Byłem zawodnikiem klubu A-klasowego i byłem, szanowni państwo, przez 2,5 roku z drugiej strony barykady. To znaczy byłem prezesem klubu sportowego, czwartoligowego, czyli dokładnie tak, jak państwo macie teraz w przypadku gminy. I tu też obiecuję zwiększenie dwukrotne środków na sport. Na sport gmina wydaje 90 tysięcy złotych. To jest, szanowni państwo, przy budżecie 48 milionów, to jest jakiś paradoks. I tu nie chodzi, ja wiem, że można się starać o pozyskanie środków takich na jeden raz, na dwa razy, można. Tylko żeby mógł się klub sportowy rozwijać, on musi mieć stały budżet, on musi wiedzieć, że on w przyszłym roku, planując dzisiaj szkolenie dzieci, że on w przyszłym roku dostanie takie, a nie mniejsze pieniądze. Bo to tylko spowoduje, że będzie dobry trener, który kosztuje, bo jak nie wiesz, że dostaniesz w przyszłym roku pieniądze, to nie zatrudnisz dobrego trenera. A z sposobów na zagospodarowanie dzieci i młodzieży. A sukcesy wcinianki, szanowni państwo, w kwestii szkolenia młodzieży są znane w całej Polsce. Ja już nie mówię o województwie, tylko w całej Polsce. Jest tak fantastyczna młodzież, jeżeli chodzi o sport, że gmina musi wydać na to pieniądze. 90 tysięcy na cały sport, szanowni państwo, w gminie, przecież to jest śmiech. I ja, jako prezes klubu, siedząc z tej drugiej strony, zebrałem prezesów klubów z całej gminy, zrobiliśmy projekt, program, przekonaliśmy radnych w gminie Sługowice i podwyższyli budżet na sport w ciągu jednego roku dwukrotnie. Da się. To nie jest kosmos. Jest taka możliwość. Ja sobie nie wyobrażam, szanowni państwo, żeby rodzice w gminie Pcim dopłacali do szkolenia dzieci i młodzieży. To jest po prostu dla mnie niezrozumiałe. Rodzice nie powinni płacić ani złotówki za to, że ich dzieci grają w klubie, uczą się i reprezentują gminę. Bo grając w Pcimiance, to oni tą gminę reprezentują. Oczywiście, jak zaczniemy rozmawiać o tym, że sobie Pcimianka wymyśli na przykład obóz w Turcji, to oczywiście, że tego gmina nie pokryje, ale rodzice już będą mogli pokryć. I wtedy gmina się może zastanowić dla tych biedniejszych dzieci, jednego czy dwójki dzieci, które mają talent, żeby im to sfinansować. Ale podstawowe szkolenie, to, które jest codziennie, musi być dla dzieci bezpłatne. I ja co obiecuję państwu też, że zaraz po wyborach jedną z pierwszych rzeczy będzie zebranie wszystkich organizacji sportowych. Bo siatkówka też nie jest bliska i mała akademia sportowca fantastycznie, że powstała i ma funkcjonować. Ale dzieci, które się tam uczą, mają się uczyć za darmo. W związku z czym obiecuję państwu, że zbiorę wszystkich, i prezesa Pawlika, i prezesa z Wichra, i prezesa z Trzebuni, i prezesa Akademii Sportu, i ludzi, którzy będą chcieli stworzyć jakąś nową dyscyplinę, zbiorę ich razem. I powiem im, słuchajcie, zróbcie plan, który chcecie mieć na przyszły rok. Pokażcie, na co będziecie chcieli te pieniądze. I na podstawie tego zobaczymy, ile tych pieniędzy potrzeba. Co to chodzi o sport wyczynowy i seniorski, to już problem pana prezesa. Jednego, drugiego, trzeciego. Ale jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, tu jest zadanie w gminie. Jeżeli, szanowni państwo, chodzi o turystykę. Jestem na Koton. Zaproszono mnie tam, żebym pojechał zobaczyć, jak droga na Koton wygląda. Rzeczywiście mają wozy z długiem zawieszenia koła. I wiecie co? Jak byłem dzieckiem w latach 70., to wiecie, gdzie robiliśmy wycieczki ze szkoły? Ogrona i Diabelski Kamień. Gminy w Polsce, znam gminy w Austrii, w Niemczech, w których z tupereny robi się atrakcje turystyczne. I ktoś może powiedzieć, że pomysł zrobienia tam hotelu czy agroturystyki jest kosmiczny. Nieprawda. To się da zrobić. I w tym będziemy chcieli pomagać, że jeżeli przyjdą do nas ludzie z pomysłami, jak chcieliby rozwinąć, że przyjdzie na przykład człowiek, który kupił ziemię i powie, słuchajcie, pomóżcie zrobić drogę, bo ja tam chcę zrobić hotel, czy chcę zrobić duże gospodarstwo agroturystyczne, proszę bardzo, będziemy pomagać. W takiej formie, w jakiej będziemy w stanie, będziemy pomagać. Na pewno nie będziemy, szanowni państwo, utrudniać. Dlatego, że skończymy. Ja bym chciał, żeby przedsiębiorcy nie chodzili od tyłu do gabinetu, żeby tam nie właśnie tylnymi drzwiami, tylko żeby po prostu weszli prosto przez drzwi. Chcielibyśmy rozważyć taką możliwość, bo ona też jest taka trochę z kosmosu, ale
chcielibyśmy zacząć koło tego chodzić i próbować rozmawiać z wodami nad stworzeniem plaży piaszczystej nad rzeką Rabą. Bo uważam, ja wiem, że była zabrała, to trzeba w odpowiedni sposób zrobić, zabezpieczyć. Dlatego, że ja widzę po Zarabiu, co się dzieje. Kraków, bo tak, w latach 90. kiedyś Szlaków stali wyjazdem na zachód. Dzisiaj gdziekolwiek pojedzie, to się dzieje. To jest niebezpiecznie. To jest niebezpiecznie. W związku z czym coraz więcej ludzi chce przyjechać do Myślenic. I pewnie chcieliby też przyjechać do Cinia. Dlatego będziemy rozważać taką możliwość. Pana sprawa. Droga rowerowa, o której się bardzo dużo mówi. Natychmiast to bardzo szybko trzeba rozwiązać sprawę problemu parkingu przy drodze rowerowej. Dlatego, że to źle wygląda. Poza tym to jest taka droga, kiedyś widziałem taką, pokazywali w telewizji chodnik, który się gdzieś zaczynał, gdzieś się kończył, a do tego nie było nic. Ta droga rowerowa tak samo wygląda. Ona jest donikąd. Znikąd donikąd. Więc musi być dalsza kontynuacja tej drogi rowerowej. I jedynym sensownym sposobem jest połączenie tej drogi z Myślenicami. Trzeba rozmawiać z Myślenicami. Trzeba starać się tą drogę połączyć z Myślenicami po to, żeby ludzie przyjechali do Myślenic, zostawili samochód, czy do Pcimia, pojechali do Myślenic, czy odwrotnie. Jeszcze jedna sprawa. Ktoś też zwrócił uwagę w internecie, bardzo fajna uwaga, że tak naprawdę dzisiaj takie jest oznakowanie tej drogi, że ktoś jak idzie piechotą, to narusza prawo. Może być też mandat. A to jest kwestia tylko, szanowni Państwo, oznakowania. Chodzą ci ludzie z tymi kikami. Jak się nazywa? Nordic Mountain. To nawet nigdy nie mogę zapamiętać, z tymi kikami. Fantastyczna sprawa, tą drogą z Pcimia do Myślenic na Zarabie się można przejść z powrotem, ale wystarczy oznakować, że ta droga jest dla rowerów i dla pieszych. Proszę bardzo. Nie ma żadnego problemu i ona może być. Trzeba tą drogę kontynuować. Tą sprawę trzeba natychmiast rozwiązać, bo to jest naprawdę coś nienormalnego, co ja tam widzę, jestem załamany. Szanowni Państwo, to nie jest tak. Ja wrócę jeszcze, skoczę do infrastruktury. Kwestia mostu. Kiedyś ten most, sytuacja się zmieniła przez ileś tam lat. On nie był przystosowany do strefy przemysłowej. Dzisiaj tym mostem przejeżdżają setki samochodów ciężarowych codziennie. I ten most jest w bardzo złym stanie. Trzeba bardzo pilnie spróbować szukać środków. Jest do pana premiera, który mówi o tych mostach. Trzeba próbować o tym rozmawiać, trzeba próbować z tym mostem zrobić. A szanowni Państwo, też w internecie facet wsadził zdjęcie kładki. Ona jest brudna, ona jest zaniedbana, ale przecież to nie jest zadanie mieszkańców, tylko to jest zadanie gminy. Trzeba ją po prostu wyczyścić, odnowić i po to chcę się z Państwem spotykać co pół roku. I po to chcę patrzeć na grupy w internecie, po to zostawiam swoją stronę otwartą, żebyście Państwo mogli napisać, panie wójcie, trzeba kładkę wyczyścić. I moim zadaniem jest to zrobić.